Hejo! Witajcie w umiarkowanym, zwrotnikowym ujęciu tuż przed początkiem sezonu ogórkowego. Nasze, chciałoby się powiedzieć, że fatalne położenie ma jednak pewne fantastyczne korzyści, ponieważ imby musimy nie tyle co sfabrykować, a pewnie trochę podkręcić. Jak zwykłe hieny. Zanim pokażę się Wam z jeszcze gorszej strony, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Przypominam, że na 2000 subskrypcji zrobię sobie różowe włosy. Tak jest. Pato, chlebo, influencerka. Jakość, jakiej w polskim internecie jeszcze nie było. Pierwsze, o czym wypada powiedzieć w naszej dzisiejszej prasówce, to zawirowanie wokół Białorusi i narracja polskich władz wokół tego, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów. A to jest temat, z którym mam spory problem, tak jak właściwie z każdym, który nie dotyczy polskich realiów. Nie wiem, czy to takie spaczenie etnograficzne, czy może zinternalizowana mizoginia, ale nie czuję się komfortowo mówiąc o tematach dotyczących spraw innych państw niż Polska, bo nie czuję się do tego kompetentna. Mam takie bardzo silne poczucie, że kiedy o sprawach stosunków międzynarodowych albo dotyczących innych państw wypowiadają się niespecjaliści, to słyszymy jakieś takie idiotyczne szlagiery, na przykład określające całe nacje jakimś jednym przymiotnikiem, albo nawet całe wspólnoty wyznaniowe. I to jest dla mnie kompletnie abstrakcyjne. Na przykład Grecy są leniwi, albo zobacz na azjatyckie tygrysy, zobacz jak dobrze zrobiła im deregulacja. Zupełnie pomijając jakieś takie wątki kulturowe, historię tych państw, czy inne niuanse związane nawet z obecną sytuacją, jakimiś nierównościami społecznymi. I w ten sposób zbliżamy się do tego takiego niebezpiecznego momentu, w którym o innych częściach świata mówimy jak o jakichś monolitach, typu ci z tych krajów afrykańskich. Podkreślę jeszcze, co rozumiem poprzez specjalistów, żeby było jasne, przez co rozumiem niespecjalistów. Dla mnie specjalistą od danego regionu jest nie tylko osoba, która jest wykształcona w jego kierunku, tylko też na przykład taka osoba, która tam mieszkała przez przynajmniej długi czas. Ale zacznę od zarysu trwającej imby. A więc Ryszard Terlecki na swoim Twitterze napisał tak. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Wszyscy czekali, aż Ryszard Terlecki wyciągnie z rękawa kartę wyjścia z więzienia, czyli włam na konto, ale to się nie stało. Można by też powiedzieć, że no te 140 znaków na Twitterze nie wystarczy, aby dokładnie wyrazić swoją myśl, więc Ryszard Terlecki odniósł się do sprawy również za pośrednictwem Facebooka. Oburzonym moim tweetem wyjaśniam, że w czasie, gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mitingu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów. W dodatku pani Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Viktora Orbana. Gratuluję pomysłu. Co innego spotykać się z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w wyrbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków. Do sprawy odniosła się też sama Swietlana Cichanouska. Na konferencji prasowej powiedziała tak. Białoruś tak naprawdę powinna łączyć, a nie dzielić. W krajach demokratycznych, co do Białorusi, wszystkie partie polityczne łączy konsensus i mają jedną wspólną opinię co do tego, co się tak naprawdę na Białorusi dzieje. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to skomentować. Chciałabym, by ta osoba spojrzała w oczy mamy Romana Pratasiewicza, w oczy moich dzieci. Tysięcy dzieci, którzy pozostali bez rodziców, więc naprawdę nie wykorzystujmy bólu konkretnych osób w celach politycznych. I teraz, pragnąc być konsekwentną w krytyce osób takich jak Ryszard Terlecki,
Przeczytam Wam opinię, którą wysłała mi moja przyjaciółka Marysia Hendrzak, która zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, ma swój podcast, do którego link zostawię w opisie tego filmu. Koniecznie zasubskrybujcie jej kanał, bo Marysia naprawdę zna się na tym, co robi. Skupia się na merytoryce, a nie na show, tak jak niektórzy. Przez to na początku jej drogi z podcastami może nie trafiać od razu do wystarczająco szerokiej grupy osób, więc migusiem. Obserwując polską politykę zagraniczną po 1989 roku, mam wrażenie, że bardzo niewielu działaczy na poważnych stanowiskach zdawało sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest prowadzenie rozsądnej, korzystnej polityki wschodniej, czy prowadzenie jej w ogóle. Oczywiście byli politycy, którzy na tym tle robili różnicę. Według mnie byli to na przykład Sikorski czy Kaczyński, reprezentujący różne obozy, a jednak rozumiejący, że bez względu na to, kto ostatecznie rządzi w Polsce, silna, niezależna i demokratyczna Ukraina oraz Białoruś dla nas są po prostu, choć zabrzmi to obcesowo, opłacalne. Nie da się całkowicie odkleić polityki zagranicznej czy polityki bezpieczeństwa od geopolityki. Polska jest wschodnią flanką zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej, więc w jej interesie powinno być wspieranie demokratycznego rozwoju państw położonych za wschodnią granicą, aby po pierwsze grupa państw o wspólnych wartościach i celach się powiększała, a po drugie budować bufor bezpieczeństwa między nami i Rosją. Dlatego też polityka wschodnia, bez względu na to, czy dotycząca Ukrainy, Białorusi czy na przykład Gruzji, nigdy nie powinna stać się polem wewnętrznej walki w Polsce. Wydaje mi się, że dla każdego racjonalnie myślącego polskiego polityka cel w tym zakresie powinien być taki sam, bez względu na to, czy reprezentuje PO, PiS, Lewicę, czy jakiekolwiek inne ugrupowanie. Dla mnie słowa marszałka Terleckiego są całkowicie absurdalne i nie ma w nich za grosz pragmatyzmu, który powinien charakteryzować skuteczną politykę zagraniczną. Odebrałam je jako wylew niepotrzebnych emocji i frustracji, szczególnie w części, gdzie marszałek nawiązał do Moskwy. Bezsensowne i sprowadzenie obliczeń. Lubisz nas, to będziemy cię wspierać, lubisz ich, szukaj pomocy gdzieś indziej. Bo Polska potrzebuje silnej, demokratycznej, wolnej Białorusi, nawet przy oderwaniu od warstwy budowania wspólnych wartości. A przy spojrzeniu całkowicie praktycznym. Oskarżeń o niedemokratyczność opozycji w Polsce nie będę nawet komentować, ponieważ sądzę, że jest to niepotrzebne. Może pan marszałek nie zdaje sobie z tego sprawy, ale dla pani Cichanouskiej sprawy wewnętrzne Polski nie są najważniejsze na świecie. Najważniejsza jest dla niej Białoruś, dlatego musi działać pragmatycznie. Po pierwsze, spotkała się przecież także z prezydentem Dudą i naturalnie każde kolejne pojawienie się na różnego rodzaju eventach będzie jej pozwalało nagłaśniać problemy, z jakimi mierzą się nie tylko sami Białorusini, ale i Polacy mieszkający na Białorusi, których prześladowania trwają zresztą od dojścia Łukaszenki do władzy. Nie powstały one wczoraj. Po drugie, zapewne pani Cichanouska słusznie zakłada, że PiS nie będzie rządził wiecznie. Nie mówię, że partia przegra już kolejne wybory, ale kiedyś na pewno zostanie zastąpiona, jak dzieje się to w każdym kraju demokratycznym. Nikogo nie powinno więc dziwić, że pani Cichanouska chce budować pozytywne relacje z przedstawicielami różnych polskich opcji politycznych, aby te, gdy dojdą do najwyższych stanowisk, także wspierały sprawę, o którą walczy. W słowach marszałka Terleckiego dostrzegam więc skrajne niezrozumienie problemu oraz wysoką emocjonalność, która nigdy nie powinna stać się cechą polskiej polityki zagranicznej. Niech żyje wolna, demokratyczna Białoruś. Więc jeszcze raz, mądrusie zjeżdżają pod ten film i wchodzą na kanał Marysi, subskrybują jej kanał, natomiast ci, którzy przyszli tutaj powiedzieć, że jestem brzydka i głupia, zostają, bo zaraz będę obrażać Polaków. Polacy to naród dumny i wolny. Będzie walczyć do końca o swoją wolność. Nieważne, czy chodzi o kotleta schabowego, prawo do obrażania innych, czy o foliową czapkę. Oczywiście zmierzam tutaj do tego, co zrobił kult. Uwaga! Czytam. Oświadczenie. W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa Kult nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. Apartheidowi mówimy zdecydowane nie. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Dla mnie, w przełożeniu na realia, do których mi najbliżej, to jest idealny przykład takiego centryzmu, czy innymi słowy takiego konformistycznego maskowania swoich prawicowych tendencji, panicznego strachu przed krytyką z tej strony. To trochę tak, jak mówiłam o Stanowskim, który tłumaczył się przed swoimi fanami z tego, że potraktował Mencena tak jak przynajmniej część swoich gości. Więcej tu. Albo to tak jak raper na featuringu w pop piosence po to, żeby zdobyć jeszcze 5% rynku. A propos, o,
Co za przypadek? To właśnie Sławomir Mencen napisał na Twitterze brawo kult. O, ja nie mogę. Kult pochwalił też Konrad Berkowicz. Niebywała koincydencja. Oficjalny profil Konfederacji też jest zachwycony postawą kultu. Z jednej strony oczywiście nie można brać pełnej odpowiedzialności za swoich fanów. Wiedzą coś o tym na przykład Lana Del Rey czy Karol Marx. Przepraszam. Ale z drugiej strony jednak warto brać odpowiedzialność za wartości, które się przekazuje. Puszczać oczko można dobrze. Mogę na przykład puścić oczko do części mojej widowni, mówiąc, że czuję się dzisiaj fatalnie, bo mam uczulenie, bo jeździłam wczoraj po Płocku rowerem, a nie tramwajem. Albo jak powiem, że powinniśmy porozmawiać o tym, czy kot może wychodzić na dwór. To też puszczę oczko do części mojej widowni. Jakby czymś, czego naprawdę nie znoszę, jest sprowadzanie odbiorcy do najwyższego wspólnego mianownika. I nie zrozumcie mnie źle, bo też nie lubię ekskluzywności, przeintelektualizowania, sugerowania, że chcemy trafić tylko do odbiorcy z klasą. Ale to, co zrobił kult, to jest zwykła pazerność. I nie obchodzi mnie, że kult obalił komunę. Zwłaszcza, że tak naprawdę zrobił to Karol Wojtyła i Ronald Reagan. Po prostu używanie słowa apartheid w takim kontekście jest obrzydliwe. Wiecie, jakby podejrzewam, że członkowie kultu to są osoby posiadające pewne zasoby, które widziały kawałek świata i nie wiem, jakiego jeszcze synonimu kapitału kulturowego powinnam użyć. Apartheid jest systemową dyskryminacją niosącą nie tylko takie koszty, jak po prostu ludzkie życie, czego mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć tego, że nie chodzi mi tutaj tylko o odbieranie życia bezpośrednio przez policjanta za pomocą broni, chociaż to też. Ale też koszty społeczne widoczne do teraz w bardzo wielu miejscach na świecie. I nagle to hasło zostało użyte jako metafora jednego z systemów prewencji przeciwko zakażeniu chorobą, która może prowadzić do śmierci. Bo przecież chodziło tylko o użycie metafory, prawda, Kaziku? I teraz znowu odwołam się do kogoś mądrzejszego ode mnie, czyli do Mai Heban, której nikomu tutaj nie muszę przedstawiać, a jeżeli jesteście w bańce i nie wiecie, kto to Maja Heban, to możecie się sami skancelować. Przepraszam. Postkultu oburza mnie, ale nie dziwi. Kazik już wcześniej pokazywał się w koszulce z napisem Boer Wars, stylizowanym na Star Wars. Historia wojen burskich przeplata się z historią rasizmu i nacjonalizmu w RPA. Sama koszulka mogła wzbudzić konsternację. Koszulka z nazwą Wojny? O co chodzi? Kontekst staje się nieco bardziej klarowny, gdy przypomnimy sobie, że Kazik ma też na koncie wypowiedź o Januszu Walusiu, który zdaniem artysty powinien być ułaskawiony i wypuszczony z więzienia. Waluś odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo Chrisa Haniego, sekretarza Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. W 1993 roku działający w neonazistowskiej organizacji Waluś zastrzelił Haniego, który działał przeciwko apartheidowi. Zabójstwo to miało na celu powstrzymanie rozmów kończących segregację rasową. Jeszcze coś wam powiem. Jak doskonale wiecie, bardzo lubię Kasię Babis. I mam wrażenie, że ona złamała już dwa tabu. Pierwsze dotyczyło oczywiście twórców fantasy, a drugie ostatnio dotyczyło polskich rokongrelowców. Z jednej strony oczywiście, że to były dawne czasy i ja sama też w swoich vlogach czy w Ok Boomer mówię bardzo dużo o swoich gówniarskich poglądach i o tym, jak one ewoluowały, ale wiecie, w terapii poświęcam bardzo wiele czasu na temat pokory. I wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś zwróci mi uwagę, że obraziłam jakąś mniejszość, nawet jeżeli nie miałam tego na myśli, to przeproszę, bo wiem, że nigdy nie będę w stanie wyobrazić sobie doświadczenia kobiety transpłciowej albo osoby o innym niż biały kolor skóry, tak samo jak wiem, że ktoś, kto nigdy nie miał zaburzeń psychicznych, nie zrozumie, jak to jest być mną, albo cis heteromężczyzna nie zrozumie, jak to jest być mną. Nie zrozumie, co czuję, kiedy mam wygłosić jakąś opinię przed salą pełną mężczyzn. Więc debatujmy, rozmawiajmy ze sobą i dzielmy się swoimi poglądami. Bo totalnie nie ma nic gorszego niż takie non-apology, takie jak na przykład to w wykonaniu Big Cyca. Na wszelki wypadek, jeśli nie wiecie, o czym mówię, to też zostawiam link pod filmem.
Na sam koniec coś lżejszego. Zobaczmy, co jeszcze mi zaproponowaliście. Myślę, że warto zająć się arcyciekawą sytuacją, w której osoby nie mające nic do powiedzenia komentują bieżące sprawy. Totalnie, jeżeli znacie kogoś takiego, to od razu mi mówcie. Nie wyobrażam sobie zachowywać się w taki sposób. Może to nie imba, ale reakcja na tweet Śmiszka o WF-ie, gdzie nie spotkał się z takim dobrym odzewem. Ten przedmiot też wymaga gruntownej reformy, a jest traktowany jak coś, co na pewno będzie lepszą alternatywą religii. Więc mamy propozycję lewicy, aby zastąpić lekcje religii lekcjami WF-u. I nie spotkało się to z dobrym odbiorem wśród młodych. Dziwne. Dziwna sprawa. WF to przecież sama radocha. Można pograć piłką lekarską w zbijaka i zbić pionę z WF-istą. Wiecie, bo wcale nie byłam tą ostatnią wybieraną do drużyny. I nie uciekałam przed piłką, jak graliśmy w siatkówkę. Tak poważnie, to mega, mega cieszę się, że dostałam propozycję tego tematu, ponieważ tak się składa, że ostatnio mój serdeczny przyjaciel Alan wypuścił świetny tekst na ten temat i uważam, że to jest tekst o kiciu, ojejku, ojej! Kit? Muszę się teraz pobawić z kitensikiem. Wiem, nie umiem wychowywać dzieci. Więc, jeśli jeszcze mnie słyszycie, to będę wam mówić dalej. Chodzi o to, że Alan napisał fantastyczny tekst. I ten tekst dotyczy lekcji WF-u. Alan jest dosyć młodą osobą i na cel tego artykułu rozmawiał z grupą młodych osób, które opowiedziały o swoich doświadczeniach związanych z WF-em. Dominika skończyła szkołę w 2016 roku, jednak przemocy rówieśniczej ze względu na mniejszą aktywność fizyczną doświadczała jeszcze w podstawówce. Wszystko zaczęło się od wyśmiewania z powodu wolnego biegania. Należy podkreślić, że chodziło o biegającą ośmiolatkę. Dzieci są okrutne na maksa. Wyzywały mnie od cepów, debili, ułomów, downów. Stałam się kozłem ofiarnym. Nauczyciele przedmiotów w podstawówce byli skupieni na grupie chłopców, którzy grali w hokeja, piłkę nożną, siatkówkę. W przypadku grupy żeńskiej nieustannie grano tylko i wyłącznie w siatkówkę. Podział na grupy zastosowano od czwartej klasy. Byłam wybierana do drużyny jako ta ostatnia, jako ta, której nikt nie chce. Nauczycielka krzyczała na mnie, kiedy źle zaserwowałam lub nie zdążyłam odbić piłki. Nigdy nie pokazała mi, co robię źle, a ja próbowałam i próbowałam, bo chciałam dorównać do reszty. Co gorsza, rówieśnicy zaczęli naśladować postawę nauczyciela. Co ty robisz, idiotko? Zejdź z boiska lepiej. Proszę pani, czy możemy grać bez niej? To zaledwie część poniżających komentarzy, które rzucano w kierunku mojej rozmówczyni. Najgorsze wyzwiska padały w przebieralni. 14-letnia Anna uczęszcza do jednej ze szkół podstawowych w województwie dolnośląskim. W przypadku Anny WF był dzielony na grupy dopiero od 7 klasy. W przypadku nastolatki to nie jakość nauczania stanowi główny problem. Nauczyciel organizuje biegi, gry w hokeja, piłkę nożną, piłkę ręczną, a także siatkówkę. Nie brakuje także rzutów i skoków w dal, czy też biegów na 200 metrów. W przypadku Anny podstawową blokadę stanowił brak bezpieczeństwa emocjonalnego oraz lęk przed krytyką. Szczerze, nieraz zazdroszczę chłopcom. Nie chcę grać w kosza czy siatkówkę przez wstyd. Boję się próbować, bo inne dziewczyny krytykują, wyznała mi uczennica z Dolnego Śląska. Przykre sytuacje inicjował nauczyciel, który z założenia powinien odpowiadać za dobrą atmosferę podczas zajęć. Raz zgłosiłam nauczycielowi, że źle się czuję, mimo to musiałam ćwiczyć. Pan po lekcji powiedział do innego ucznia w żartach, że kiedyś umrze, bo Ania nie umie grać. Niby żarty, ale tego dnia fatalnie się czułam, dodaje. To nie była ostatnia tego typu sytuacja. Dziewczyny grały w kosza, a nauczyciel ciągle mnie sadzał na ławkę, dodaje 14-latka. Czuję wstyd. Nawet zastanawiałam się, co zrobić, aby już nigdy nie wrócić do szkoły. Kolejną trudność stanowią rówieśniczki, które wchodzą w rolę osób krytykujących każde potknięcie innych uczniów. W grupie są gwiazdeczki. Krzyczą, gdy ktoś coś źle zrobi. Śmieją się. Nieraz mnie to spotkało. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność. I piszcie mi w komentarzach, o czym chcielibyście porozmawiać za tydzień. Znajdziecie mnie na Twitterze, na Instagramie, gdzie sobie zamarzycie, nawet na TikToku, ale tam raczej jestem mało komunikatywna. Idę się pobawić z Dyziem. Bardzo was kocham i dziękuję.